Podobno nie subskrybujesz mojego kanału. A więc zasubskrybuj, łapa w górę, komentarz, dzwoneczek i możesz oglądać. Siemanko, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Kochani, na mojej grupie Swojskie Gotowanie i Wędzenie. Przy okazji Was tam zapraszam. W ostatnim czasie jeden z grupowiczów wrzucił post, w którym jest pieczeń drwala, czyli najzwyklej, jak tylko się da, farsz do kiełbasy drwala włożony w foremkę albo aluminiową, albo jak nie ma aluminiowych w sklepie, to są papierowe, które są bio przy okazji i wytrzymują temperaturę 200 stopni, a więc w zupełności wystarczy. 220 nawet. 220. Nagrywaj tam, nie, że się wścibiasz. I teraz normalnie z tym drwalem robimy klasyczny farsz. Jeśli ktoś nie widział, bo nie każdy miał prawo widzieć, bo osób coraz więcej przyrasta, nowych, które na przykład co jakiś czas pytają się o przepis na kiełbasę drwala. A więc robimy tego drwala od nowa. Mięso, boczek, łopatka, piękna łopatka, czyli 1 do 2, pół kilograma boczku, kilogram tej właśnie łopatki. Kroimy sobie to na elementy, na kawałki takie, żeby nam weszły do maszynki. Bo tu w tym przypadku tak zrobimy, nie będziemy nic. Zaraz rozleję tą wodę. No a jak ty, to na pewno. Nie będziemy tu nic peklowali. Po prostu to jest szybka robota, jeśli chodzi o ten, o tą pieczeń. Szybko, szybko, szybko. Zaraz wam wszystko. Marcin wam wszystko pokaże. Czyściutko. Tak wszystkiego to tak nie pokazuje. Mielić be... Ty to tylko o jednym. No o czym? Znaczy ja mówię o kroju. No to ja ci... też o kroju. Ta, ty górnemu trochę na myśli. Znaczy górnemu. To głodnemu. Co? No o gotowaniu, no. Dobra, daj spokój, bo niektórzy nasi widzowie, wiesz, nie, jak reagują na te nasze żarty. No wiem. No właśnie, nie znają. Nie wiem, przeknąć, ale nie będę. Pokroję mięcho, halta przygotowane, bo będziemy mielić na szarpaku, czyli klasycznie jak drwala. Ja po prostu zacznę sobie to mielić, a za chwilę do Was wrócę, dlatego że maszynka troszkę hałasuje. Pomielę. W tym drwalu, to wiadomo, byłoby to pokrojone i by się to peklowało, ale w tym przypadku, jeśli chodzi o pieczeń drwala, nie będziemy tego peklować, ponieważ to będzie zjedzone na momencie. Jeśli chodzi o peklosum 18, czyli klasycznie jak na drwala, na 1 kg. I odmierzamy sobie tą ilość. 18 gramów. Piec będziemy w temperaturze 130 stopni, a więc górna granica dozwolona przy peklosoli, czyli 1,5 kg to jest 27 gramów peklosoli na 1,5 kg. Przesypuję sobie to od razu i teraz jeśli chodzi o przyprawę do kiełbasy drwala, po to jest więcej, to znaczy to nie musi być przyprawa, ale to jest dla wygodnickich, a odkąd tą przyprawę wymyśliłem, to jestem bardzo wygodnicki, bo używam jej często i gęsto. Jeśli nie macie takiej przyprawy, to może to być... Sunina. Posprzątasz. Jeśli nie macie takiej przyprawy, to klasycznie, tak jak robiłem to w przepisie na kiełbasę drwala, czyli czosnek świeży, czosnek niedźwiedzi i pieprz. Zobaczcie sobie tam na YouTubie. Ale w tym przypadku damy 15 gramów na 1,5 kg przyprawy. Jezu, jak to wonio. Na te 1,5 kg jest lekka, powiedzmy 11 i 15. Fajna rzecz wam powiem, jeśli chodzi o tą przyprawę, bo odliwy towar, a o to chodziło. Przesypujemy przyprawę do mięsa i również przelewamy
45 ml wody, czyli 30 ml na 1 kg wyrabiamy do kleistości. Trochę mała ta miseczka, nie? I za chwilę po porządnym wyrobieniu do porządnej kleistości od razu do foremek. Nie będziemy tu czekać nie wiadomo ile. Szybka akcja. Będziemy to potem piekli. Oczywiście wszystko zobaczycie w kolejnym etapie tego filmu. Ja sobie to wyrabiam i za chwilę wracam. Czas na przełożenie do foremek. Wyrobione porządnie. Proszę pokaż. Rozdzielamy sobie na dwie połówki. Równiutko wymierzyłem. Będę to przekładał swoimi obłosionymi rękoma. W komentarzu nawet ktoś skomentował, że napisał, że obłosione ręce i w ogóle on by tego nie zjadł. No pewnie, że nie byś tego nie zjadł, bo nie będziesz tego jadł. To jest u nas w domu i nie linieje, drogi kolego. Więc tak to będę robił. Połowa w jedną foremkę, połowa w drugą. A co do foremek jeszcze. Są te aluminiowe, ale są też takie. One są teoretycznie papierowe, ale one nie przeciekają podobno, więc nic się z tym działo nie będzie. Od środka papier, od zewnątrz jakaś powłoka. Przekładamy na równo do jednej, do drugiej. Musimy potem to wszystko uklepać, żeby nie było powietrza, ale to za chwilę to zrobię. Najpierw sobie to porozdzielam. I za chwilę to sobie uformujemy. Pewnie weszłoby więcej do jednej, jeśli chodzi o połowę, ale zrobimy takie niepełne, dlatego że są dwie, a żeby było powiedzmy równo. Wydaje mi się, że... Na sztukę. Zaraz wysztukuję, jak widzisz, nie? No tu chyba trochę teraz będzie tak. Nie będę tego ważył, tylko po prostu uklepię to. Żeby tak się to... nie wczuwać za bardzo, żeby właśnie nie ten. Żeby trzymaj co? Te boki. No trzymam. A możesz na środek? Co? Przesunąć? Bardziej? No to ty możesz telefon posunąć. Nie mogę. Po środeczek. Uklepujemy sobie pięknie. O! To nie będzie dobrze wyglądało, będzie tak mało, co? Jak ty uważasz? No to jedną napełnij do końca. Sam na to wpadłem. Zaraz moi kochani widzowie powiedzą, co ty byś bez tej żony zrobił? Do tamtej dołóż. Tam miałeś pełno. Gdzie? No tak, więcej miałeś niż tu. Tu zrobię po swojemu. O, żeby nie było, że u nas w domu ty rządzisz. Co ci tak? Co? A kto? A kto? Co? Że ty nie rządzisz. Dopytaj się. Właśnie, pięknie. Wyrównujemy. Ważne, żeby nie było, tak jak mówię, tego powietrza tu nigdzie. Też trochę nam tu puści tych soczków. Więc żeby było miejsce na te soczki. Więcej dokładał nie będę, nie? Ja bym jeszcze dołożyła. No dobra, to dołożę, sama to wpadłem. Namieszasz w głowie. Ale co, dołożyłabyś do góry bardziej, czy co? Tak, żeby była ta była po prostu pełna, bo to się jeszcze wytopi. A tamto to zostanie po prostu taka... Coś wam powiem. I sam na to wpadłem. Nie wiem, czy jest sens tej drugiej w ogóle robić. No, zobaczymy. Zrobimy tak, że przełożymy tu tyle, ile wejdzie. A resztę tego farszu wykorzystam następnym razem, jak będę robił kiełbasę derwala, czyli po prostu będzie to zamrożone. Patrz, bo tu jeszcze trochę będzie można dołożyć, zobacz. Robimy po prostu jedną foremkę. Ale nakładasz takimi warstwami. Ale jakimi warstwami? No, oddziela się. Co się robi? Oddziela się. To się sklei, o czym ty mówisz do mnie. To jest porządnie wyrobione. Co jesteś? Mam zrzucić na raz. Jest pięknie, zobacz. Ty to ja widzę, że... Ja nie wiem, ty chcesz mi tutaj... Pogryzacie, nie? Nie, nie chodzi o... Co? Pogryziesz? Czy co ty powiedziałeś? Pogryziesz? Wszyscy słyszeli na szczęście. Jest pięknie. Jest pięknie. Nic nie będę poprawiał. Będzie tak jak jest. Co jest? Tam jest trochę mniej z tamtej strony. Której? Z tamtej. Z tej? No, takie wklęsło. Stąd widać. I co? I teraz widać, jak się czepiasz. No nie lubię, jak jest krzywo. A co masz na myśli? Chodzi o no, fakt. Mięso. Aha, o foremce. Mięso. Nie wiem właśnie, o co ci tam chodziło. Tak dokładnie. Ci powiem. I co teraz? Jest pięknie? Jest pięknie i jest tanio. Czyli jest pięknie? Jest tanio. Jakoś tak to było. Jest pięknie. I teraz wam powiem tak. Piekarnik. I
tu jest właśnie wszystko zależne od tego, jaki kto ma piekarnię. Bo nasza kuchnia, tak jak wiecie, w niektórych odcinkach było pokazane, piekarnik nie jest najwyższych lotów, więc jak ktoś ma jakąś kuchnię fajną... Niechże puszcz tymi ogłuszonymi paluchami. To ty to skomentowałaś? Jakiegoś lewego kąta? Oż ty. I będziemy to piekli od półtorej godziny do dwóch w temperaturze 120 stopni, jeśli chodzi o mój piekarnik. To znaczy 120-130, ty będziesz piekł w 130. Tak, ale więcej nie można przekroczyć. Temperatura 130 stopni. Po co? Powiedz. Bo tam jest peklosol. Tak, a peklosol do temperatury 130 stopni. No ale też tu jest boczku. Powiedzmy bezpieczne, co? Boczku też jest tutaj dużo, to by się wszystko... Co by się wszystko? No wytopi się wszystko. I tak, 130 stopni to się będzie wszystko pięknie topiło, wszystko ma się skleić. Przekładamy do piekarnika rozgrzanego do 120 stopni. W naszym przypadku pewnie to będzie 2 godziny, a w waszym nie wiem, także do piekarnika z tym. Proszę bardzo, 2 godzinki w temperaturze 120 stopni w tym naszym pięknym starym piekarniku i gotowe. I studzimy i oczywiście wtedy dopiero będziemy jeść. 2 godzinki minęły. Tak jak mówiłem. Wyłączamy teraz piekarnik, zostawiamy do wystudzenia w piekarniku i później do lodówki, a rano próbujemy. Powiem wam, że wygląda dobrze. To jest jedno, a pachnie w całym domu, to jest drugie. No to próbujemy. Szczerze powiem, że przyznaję się bez bicia, bo nie robiłem w ten sposób jeszcze. I najwyższy czas się przekonać. Mamy rano, a więc pora śniadaniowa, przedśniadaniowa. Można to wyjąć w całości. Chyba wiemy to w całości, nie? Tam się taka fajna galaretka na dole wytworzyła. Spróbuj. Co chcesz? Rozszerzyć tą foremkę i byś się to ładniej wyjął. Ja sobie poradzę, ty mnie tu nie pouczaj. Ty jesteś w nagrywaniu, nie pamiętasz? Patrz, widzisz? To zrzucamy. I co? I co na to powiesz? Nic. Wiesz, jak pięknie zrobiłem? Pokaż galaretkę. O jest. Najpierw galaretka. No, pyszne. Kroimy, nie śpimy. Od brzegu zawsze, co? Moja najwspanialsza operatorka mojego telefonu. Mama, wygląda jak drwal. Czyli taki drwal nie wędzony, tylko pieczony. Myślałem nawet przez moment, że można by na przykład dać do niego dym wędzarniczy. Dokładnie o tym samym pomyślałem. Ale powiem wam tak. By było zaraz, ma to chemia, bo to tamto. Czy możesz na środku postawić tak jak stało? O Boże, krzyczy na mnie od samego rana. Dobrze, że każdy to widzi. Bardzo dobrze. To jest, ci powiem, z jednej strony to jest bardzo dobrze. Tobie pozwolił, to byś na głowę wszedł. Co? Pięknie się skleiło. Pięknie się skleiło. Wygląda to tak. Przepis jak klasyczny drwal. Nic inaczej. To samo wszystko. Tylko jedynie co, że można użyć gotowej mieszanki przypraw lub samemu dobrać przyprawy. Próbujemy. Ja to tam wiadomo, nie? Jak to smakuje. Co za spojrzałaś? Niektórzy widzą, że ja chudnę w oczach. Wszystko przez ciebie. Próbuję jeść na wizji, a ty... Już tak, jeden tylko kawałek. Już dwa, będzie żar. Boże. To ja sobie kobietą mam. Wiadomo, że jak coś komuś zginie do jedzenia, to że ty to zjadłeś. Tak. Już nawet dzieci nie zawsze, jedzą. Nie zawsze. Zawsze. W naszym piekarniku 2 godzinki w temperaturze 120 stopni, a waszym nie wiem. Dokończę już, nie? Bajunek.
A więc jak taka bajunia, to zróbcie sobie tą bajunię. A jeśli film się podobał, łapa w górę. Pamiętaj o komentarzu. Subskrypcja, dzwoneczek również. Przyprawa do kiełbasy Drwala na stronie. Tam wrzucę link do sklepu Jelut Polska. Link będziecie mieli w opisie. Również kod rabatowy Kostrzewski 10 wpisany drukowanymi ciągiem. Chciałbym jeszcze poruszyć temat głosu na moich filmach. A więc tak. Jedni piszą, że słychać dobrze, inni piszą, że nie słychać. Więc ja nie wiem, o co tu naprawdę chodzi, bo mam też głośniki, które specjalnie, mikrofony, które specjalnie kupiliśmy, zasięg 80 metrów. Kiedyś kilka filmów było nagrywanych z tymi właśnie mikrofonami i też było to samo. Nie słychać cię i tak dalej, więc nie wiem, o co chodzi. Proszę mi wybaczyć i tak dalej, chyba co? Wybaczą mi ci moi kochani widzowie. Ja was nie kocham, co? Ty nas wcale nie kochasz. Co jeszcze miałem powiedzieć? Grupa na Facebooku, matko, bym zapomniał. Grupa na Facebooku Swojskie Gotowanie i Wędzenie. Zapraszam serdecznie na tą właśnie grupę. Trochę już nas tam jest, więc dołącz do tej armii. A jeśli chodzi o tą pieczeń Drwala, polecam. Pozdrawiam. Miłego dnia. Cześć.